W swoim życiu spotkałem trochę ludzi, których przodkowie pochodzili z Kresów, czyli zza obecnej wschodniej granicy, gdy tam była kiedyś Polska. I niektórzy przodkowie byli tam posiadaczami ziemi, niektórzy sporych obszarów. Te obszary stracili. Niektórym udało się tam pojechać, zobaczyć, co tam się dzieje. Niektórzy też podjęli starania o odzyskanie. I właśnie ta nadzieja, że uda się odzyskać jakieś dziedzictwo pokoleń, rozpalała ich wyobraźnię, ich emocje. A może ja sam byłbym posiadaczem właśnie paru pagórków, jak to powiedział Mateusz, z jeziorem w środku. W końcu moi dziadkowie, zarówno ze strony mamy, jak i taty, pochodzili ze wschodu. Nad jednym z takich pagórków zbudowałbym sobie dom. Rano siadałbym na werandzie z widokiem na jezioro, kubek kawy, galaretka z truskawkami, srebrna rodowa zastawa. Potem siadałbym tam do pisania wykładu, a potem wskakiwałbym w helikopter, by przylecieć tu na ośrodek. Oj, chyba się zagalopowałem. Ale czy naprawdę się zagalopowałem? A może coś podobnego jest możliwe, a nawet lepszego? Coś, co właśnie jest opisane w kolejnym odcinku Listu do Rzymian. Przeczytajmy pierwszy wers dzisiejszego fragmentu z Listu do Rzymian 4. Albowiem nie od wypełnienia prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. Myślenie o dziedzictwie tutaj na ziemi, o posiadaniu czegoś w doczesnym życiu, jakiejś posiadłości na przykład, jest myśleniem, któremu towarzyszy smutek, trochę smutku, bo prędzej czy później przyjdzie nam rozstać się z tym światem i nie wezmę do wieczności przecież ani garści ziemi. Co to za dziedzictwo, którego nie można zabrać ze sobą? To tak jakby jakaś ziemia należała do moich przodków gdzieś na wschodzie. I co z tego? Już tego nie mam. Ale wspaniała wiadomość, w zasięgu ręki jest inne dziedzictwo, które zabiorę ze sobą do wieczności. I obiecuje mi to sam Bóg. Czyżby? Czy coś takiego jest tu napisane w tych słowach na ekranie? No to może pewna wypowiedź Jezusa nam to przybliży. Ewangelia Mateusza 8. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Przedziałem czasowym opisanego tu doświadczenia jest co? Wieczność. Tu jest mowa o wieczności. A więc mam przed sobą i każdy z nas też dwa dziedzictwa, o które możemy zabiegać, którym zajmiemy się szczególnie. Czy tym, które za parę chwil zostanie mi odebrane, czy tym, które zdobywam na wieczność. Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym wybrać to drugie i tak naprawdę patrzę z zaciekawieniem na to wieczne dziedzictwo. Często, gdy widzę jakiś samolot, który oddala się za chmurami, albo statek, który niknie na horyzoncie, gdy jestem nad morzem, to sobie myślę, wow, wieczność. Jak tam będzie? Moje dziedzictwo jest tam.
a to pierwsze dziedzictwo tu na ziemi. Jeżeli jest, jeżeli go posiadamy, no to trzeba je czasami posprzątać, tak jak się sprząta wynajęte mieszkanie. Trzeba coś przy nim zrobić, ale moje serce jest przy tamtym. No to przyjrzyjmy się temu wiecznemu dziedzictwu, jak to z nim jest. Jak to powiedział Mateusz właśnie, wybierzmy się na spacer po naszym wiecznym dziedzictwie, po tym, co nas tam czeka. Wybierzmy się w towarzystwie człowieka, który osiągnął naprawdę wiele w zakresie tego wiecznego dziedzictwa. Będzie nim Abraham, jak czytaliśmy w naszym głównym fragmencie. Żył około 3900 lat temu. I co osiągnął w zakresie wiecznego dziedzictwa? Na ziemi można mieć bardzo wiele. Po drugiej stronie ulicy, gdzie mieszkamy, mieszka sąsiad, którego nazwisko wskazuje, że no, wskazuje jeden z magnackich rodów, który kiedyś posiadał większość terenów Podkarpacia, byli w posiadaniu ogromnych przestrzeni. Tu na ziemi można zdobyć wiele, a w wieczności ile Abraham zdobył w tej duchowej rzeczywistości? Chcąc na to odpowiedzieć, potrzebujemy najpierw zapytać, co się składa na to wieczne dziedzictwo. W doczesnym wiadomo, obszar ziemi, budowle, majątek, a dziedzictwo w wieczności? Przeczytajmy trzecią część dzisiejszego fragmentu, trochę nie po kolei, była pierwsza, potem będzie... Teraz będzie trzecia, a drugą później wstawimy w środek. Przeczytajmy kolejną część. Aby w ten sposób obietnica została nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: uczyniłem Cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. W wersie 17 czytamy, że Abraham jest ojcem wielu narodów. A więc o to chodzi w tym duchowym dziedzictwie, o ludzi. Tą ziemią, tym majątkiem są ludzie. W przypadku Abrahama wielu potomków, aż do rozmiarów narodów, wielu ludzi. To jest jego dziedzictwo, jego potomkowie, ale jacy potomkowie? Czy chodzi o fizycznych potomków, czyli na przykład Żydów? Nie. Dziedzictwo Abrahama to wszyscy ludzie, którzy mieli, mają albo będą mieli wiarę. Taką wiarę, jaką miał właśnie sam Abraham. Wszyscy ludzie, którzy poszli za wzorem wiary Abrahama. Zarówno spośród Żydów, fizycznych potomków Abrahama, jak i innych narodów. Wszyscy ludzie, którzy uwierzyli w taki sposób jak on. Oni zostaną zbawieni i będą w wieczności razem z nim. Zasiądą razem z nim przy stole, jak powiedział Jezus. Dlaczego właśnie coś takiego jest wiecznym dziedzictwem? Ponieważ są tylko dwie rzeczy, o których Bóg powiedział, że są wieczne. To są Jego słowa i dusze ludzi. Ludzie. Dlatego właśnie ludzie są wiecznym dziedzictwem Abrahama. Radość i satysfakcja z tego, że zostali zbawieni i będą razem z nim przez całą wieczność. Czyż nie jest to wspanialsze od najpiękniejszych posiadłości? Ale
Nie tylko Abraham jest takim dziedzicem. Przeczytajmy wybrane słowa z wersu 13. Obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata. Nie tylko on jest dziedzicem, także jego potomstwo. Wszyscy ludzie, którzy poszli za wzorem jego wiary. My też, jeżeli poszliśmy za wzorem wiary Abrahama, ta wiara jest paszportem do wieczności z Bogiem i do tego niezwykłego dziedzictwa. Skoro tak, to co warto robić w związku z tym? Warto zapragnąć takiej wiary, warto zawołać do Boga: zbuduj we mnie taką wiarę. Trzeba pozwolić Bogu, by zbudował w człowieku wiarę. Spotkałem wielu ludzi w życiu, którzy niby chcą, ale jednocześnie zagradzają Bogu dostęp do swojego serca przez swoją wyniosłość, upór. Trzeba się upokorzyć przed Nim, otworzyć serce bezwarunkowo, by Bóg miał pełną swobodę w budowaniu w nas wiary. Bo Bóg nigdy nie zrobi czegoś na siłę. Zrobi to tylko wtedy, kiedy damy Mu dostęp. A więc potrzebujemy otworzyć przed Nim serce bez żadnych warunków wstępnych z naszej strony, bez żadnego uporu, by coś musi być tak, jak ja chcę, bez przeprowadzania swojej woli. Wtedy Bóg ma swobodę działania w nas i może zbudować wiarę. A gdy Bóg już w danym człowieku zbuduje taką wiarę, takie zaufanie do Niego, to w co warto ją zaangażować? Właśnie w to, w co Abraham zaangażował swoją wiarę. W ludzi. W to, by w nich też powstała wiara. To jest właśnie obszar, w którym tą wiarę, którą Bóg w nas zbudował, możemy angażować. Ufamy Mu, że On też będzie działał w innych ludziach. Gdy byłem już pełnoletnim człowiekiem, studiowałem w Warszawie, pewnego dnia spotkałem mojego tatę. Było to w Wiśle, gdzie mój tata przyjechał na jakieś chrześcijańskie spotkanie. Miał trochę czasu i siedział sobie na ławce nad Wisłą. Nie pamiętam już, jak to się stało, że go tam spotkałem. W ręku trzymał zeszyt z jakimiś notatkami i w jakiś sposób zorientowałem się, że był to jego czas modlitwy. A w tym zeszycie były różne tematy do ufania Bogu. Z pewnością też o mnie, o moją przyszłość. Taką jest właśnie ta wiara, którą Bóg w nas buduje. Gdy Bóg roztoczył przed Abrahamem wizję przyszłości, przyszłych pokoleń, to jego wiara właśnie wybiegła daleko w przód, następne pokolenia i narody. I miał takie pragnienie, by jak najwięcej ludzi poznało Boga tak jak on. I ufał Bogu, że tak będzie. Chodził i ufał. Pewnie tak jak wiele wieków później mój tata. Ten sam rodzaj wiary. Takie pragnienia Bóg w nas zaszczepia. I właśnie skutkiem tej wiary, jak w przypadku Abrahama, jest duchowe potomstwo. Ludzie, którzy będą posiadali taką samą wiarę jak my. To Bóg powołuje takie duchowe potomstwo do istnienia, ale w odpowiedzi na naszą wiarę. Również nas Bóg powołał do wiary, do zbawienia.
właśnie w odpowiedzi na wiarę tamtego człowieka, Abrahama. I według tego wzoru, który jest pokazany w tamtym człowieku, każdy z nas może angażować swoją wiarę, którą Bóg w nas zbudował, czyli zaufanie. Tą wiarę możemy angażować w różne rzeczy, bytowe, codzienne, zdrowia i tak dalej. Ale to jest szczególny i najważniejszy obiekt, temat naszej wiary. Ufać Bogu, że On też dotknie serc innych ludzi. Że zbuduje, wzbudzi w nich wiarę i nam przez to da też w ten sposób duchowe potomstwo, tak można powiedzieć. Tak powiększamy nasze dziedzictwo. Skoro tak, to jest pytanie, do czego potrzebujemy prowadzić innych ludzi, by stali się naszym dziedzictwem wieczności, tak? Bo właśnie to jest tym dziedzictwem, ludzie, tak? Dusze ludzi, bo zresztą nic innego nie jest wieczne, wszystko przemija, za wyjątkiem duszy człowieka. Dlaczego, do czego potrzebujemy prowadzić innych ludzi, by stali się takim naszym dziedzictwem na wieczność? Przeczytajmy drugą część fragmentu pomiędzy pierwszą a trzecią, tak? Dzisiaj tak trochę nie po kolei. Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku. Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski. Do czego potrzebujemy prowadzić ludzi, na których Bóg daje nam wpływ? Jak mamy na nich oddziaływać? Do czego mamy przywilej ich prowadzić? Nie do wypełniania prawa, czyli przykazań. Ciekawe. Nie do wypełniania przykazań. Nie chodzi o to, by stali się lepszymi ludźmi, bo my ich zmotywujemy do lepszego postępowania. Jeżeli skutkiem naszej troski o drugiego człowieka, o jego duchową dziedzinę, będzie lepsze postępowanie, to jeszcze nie osiągnęliśmy nic dla tego duchowego dziedzictwa. Dlaczego? Bo, jak czytamy w wersie 15, prawo pociąga za sobą karzący gniew, więc choćby ktoś stał się najlepszym człowiekiem, najlepiej spełniającym jakieś przykazania, jeszcze nie wyciągnęliśmy go spod gniewu Boga. Prawda jest taka, choćbyś stała najlepszym człowiekiem, i tak w ten sposób nie wyjdziesz spod karzącego gniewu Boga. Bo Bóg jest święty, a ty jesteś grzeszny, grzeszna. Byłoby wielką tragedią, gdyby okazało się, że niby coś dla kogoś zrobiliśmy, ale nie wyciągnęliśmy go spod gniewu Boga. Potrzebujemy raczej uświadamiać ludziom coś, co wcześniej już sami zrozumieliśmy, że wcale nie chodzi o nasze zachowanie, czyny. Czasami możemy niechcący mylnie upewniać ludzi, że chodzi o poprawę ich zachowania. Czynimy tak, gdy mówiąc o Bogu, krytykujemy ich zachowanie. Wtedy myślą, że chodzi o to, by się poprawili i utwierdzamy ich w błędnym mniemaniu. A jaki przekaz jest właściwy? Jakiego przekazu ludzie potrzebują? Popatrzmy, druga część 15 wersu i początek 16. Gdzie zaś nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski. Jaki przekaz
jest potrzebny, by człowiek uciekł spod prawa, spod gniewu Boga, pod łaskę. Potrzebujesz, człowieku? Właśnie, czego potrzebujesz? Nie chodzi o zmianę twojego postępowania, niczego w ten sposób nie rozwiążesz, bo jesteś pod gniewem Boga. Jest tylko jeden ratunek. Potrzebujesz uciec pod łaskę, czyli by Bóg dał ci przebaczenie i zbawienie jako niczym niezasłużony przez ciebie dar. Pomocnym w tym komunikowaniu będzie oczywiście przedstawienie samego siebie jako totalnego grzesznika, który nie jest lepszy od swojego rozmówcy, jest przestępcą przed Bogiem, ale uciekł spod prawa pod łaskę. Niektórzy chrześcijanie są takimi chodzącymi chmurami gradowymi, pełni pretensji do innych, jak tam oni się zachowują, co jest dla nich ważne. No i przy każdej okazji wyrażają to, jak ludzie powinni poprawić swoje zachowanie. Skutki są katastrofalne. Ludzie nie potrzebują usłyszeć tego, że trzeba się poprawić, lecz że potrzebują uciec spod wypełniania przykazań pod łaskę. Niektórzy chrześcijanie myślą, że można połączyć jedno i drugie. Najpierw wyrażę swoje oburzenie na ludzi, dlaczego są tacy źli, a potem opowiem im o łasce. Jednak jeżeli zobaczą w tobie pretensje o ich zachowanie w kontekście Boga, to pomyślą znowu, że chodzi o to, by się poprawić. I takie twoje podejście całkowicie zaprzeczy łasce. Tylko utwierdzimy ich w fałszywym mniemaniu. Pomocne będzie, jeżeli wyobrazimy sobie, że składając świadectwo drugiemu człowiekowi, zachęcając go do zaufania Bogu, mamy do dyspozycji tylko przebłysk, umownie 3 sekundy ich uwagi. Ile jesteśmy w stanie powiedzieć w 3 sekundy? Może tylko takie zdanie: nie czuję się lepszy od ciebie, ale ufam łasce. Były 3 sekundy? Nie czuję się lepszy od ciebie, ale ufam łasce. Kiedyś zastosowałem tą myśl w więzieniu, gdzie pojechałem odwiedzić kogoś znajomego. Powiedział mi, że chce przedstawić mi kolegę z celi, który siedzi za zabójstwo. Mówił mu już o mnie, że mam tutaj przybyć, odwiedzić ich. Okazja zdarzyła się, gdy ten towarzysz z celi był prowadzony obok i wiedziałem, że mam tylko kilka sekund. Co mu powiedzieć? I powiedziałem mu wtedy takie zdanie: nie czuję się lepszy od ciebie, ale Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. I to był początek naszych spotkań, jego nawrócenia do Chrystusa. Mamy tylko przebłysk. Jest miejsce na jedną myśl, jak je wykorzystamy. Co z ciebie wypłynie, kiedy jest okazja do złożenia tak właśnie świadectwo? Może właśnie ta myśl: ja też uciekłem spod prawa pod łaskę. Co się kryje za takim zdaniem? No, zobaczyłem, że jestem grzesznikiem, i zrozumiałem, że nie chodzi o to, by stać się lepszym człowiekiem, bo i tak nie mam szans stać się wystarczająco dobrym. Gdyby Bóg mnie podliczył według prawa przykazań, to byłoby po mnie. Dlatego uciekłem spod prawa pod łaskę. Zaufałem, że Chrystus daje mi
przebaczenie jako dar, za który On zapłacił przez swoją śmierć na krzyżu. A więc potrzebna jest zmiana myślenia, pewne szczególne myślenie. Odwracam się od tego, że mogę coś uzyskać od Boga przez wypełnianie prawa, przykazań, że sobie zasłużę. Teraz liczę tylko na Chrystusa. Dlatego każdy z nas, kto tą prawdę odkrył, właśnie poszedł dalej, zaprosił Chrystusa do swojego życia, oddał mu je, ufając, że On wszystko uczyni, zbuduje we mnie wiarę. Gdy człowiek w ten sposób nawraca się do Chrystusa, Bóg uczyni w jego życiu resztę. Przemieni serce, uczyni swoim dzieckiem, a skoro dzieckiem, to i dziedzicem. I tak stało się z wieloma z nas. Tego doświadczyliśmy, ale teraz jest pytanie, jak wielkie będzie moje to dziedzictwo w wieczności. Zaufanie Chrystusowi to jest fundament. Teraz na tym fundamencie budujemy dzieło, powiększamy dziedzictwo. A gdy patrzymy właśnie na to coś, na to zdobywanie naszego dziedzictwa w wieczności, to przejawia się jeden szczególny motyw, mianowicie bycie wzorem. Potrzebujemy być wzorem wiary, by ludzie za nim poszli. Tak jak Abraham, on był wzorem wiary, możliwym do naśladowania. A więc jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób stajemy się wzorem wiary? Możemy o tym przeczytać w ostatniej części dzisiejszego fragmentu z Listu do Rzymian. Popatrzmy. Jak jest napisane? Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. W jaki sposób stajemy się wzorami wiary? Tutaj znowu przykładem jest Abraham i na przykładzie Abrahama Bóg pokazał pewną cechę wiary, która jest istotna, którą on w człowieku buduje. Co to za cecha wiary? Wyciągnijmy ją z wersu 17 na ekranie w formie jednego zdania. Jemu on uwierzył jako temu, który to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Oto jedna z cech wiary, którą Bóg w nas buduje. Wiara w to, że Bóg coś, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Wierzę, że Bóg jest takim Bogiem, który powołuje do istnienia coś, co nie istnieje. W takim razie nie ma problemu nie do rozwiązania, tak? Bóg może wszystko. Gdzie tego doświadczył Abraham? No, w kontekście narodzin Izaaka, tego potomka, z którego miał powstać wielki naród. Mówią o tym wersy 18-19. Jeszcze raz zobaczmy, jak to było. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane, takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. Abraham miał już prawie 100 lat, a jego żona niedużo mniej. Już nie było żadnych naturalnych możliwości, by zaszła w ciążę. Pozostało więc ufać Bogu, że
powoła do istnienia coś, co nie istnieje. I tak się stało. Izaak przyszedł na świat, gdy jego rodzice byli około setki. Bóg powołał do istnienia coś, co nie istniało. I to jest cecha wiary, niezwykle istotna, by stawać się dziedzicem duchowego świata. To jest nasze zaufanie do Chrystusa, że On da nam duchowe potomstwo, że On sprawi, że inni ludzie pójdą za tym wzorem wiary i w tym celu On powoła do istnienia coś, co nie istnieje. A co nie istnieje? No właśnie wiara w sercach ludzi. Teraz jej w ich sercach nie ma. Sami jej nie stworzą. Nikt z ludzi jej w nich nie wzbudzi, ale stworzy ją w nich Bóg, bo On to potrafi. Bo On jest tym, co powołuje do istnienia coś, co nie istnieje. A więc sprawa powstania wiary w sercach ludzi jest tak trudna, jak z narodzinami Izaaka, gdy Abraham i Sara mieli już pod setkę, ale Bóg zrobił coś, co było niemożliwe. Powołał do istnienia coś, co nie istniało. Podobnie nikt, żaden człowiek nie może zwrócić się do Chrystusa, jeżeli Bóg go do tego nie pociągnie. Nie jesteśmy w stanie nikogo przekonać. I nie musimy, bo to Bóg stworzy coś z niczego. I dlatego Jemu ufamy, że to On będzie działał w sercach niektórych ludzi, no tych, którzy będą gotowi się na Niego otworzyć. W taki sposób zdobywamy wieczne dziedzictwo. Ufając Bogu co do dalszych pokoleń, no i będąc dla nich wzorem wiary. Ufamy Bogu, że On będzie działał w sercach ludzi, ale również wzór naszej wiary ma kapitalne znaczenie. Każdy jej przejaw, który może być obserwowany przez innych, przez tych, którzy na nas patrzą. Więc pytanie, jeszcze jedno, jakim wzorem wiary jestem? Czy podejmuję decyzje wiary, które czynią mnie takim wzorem? Ten wzór wiary ma kluczowe znaczenie, by stawać się wiecznym dziedzicem. I to nie jest wszystko jedno, jak żyjemy. Na przykład, czy to jest wszystko jedno, że moi rodzice dali mi taki wzór wiary? To, że przez całe życie, jak na nich patrzyłem, nie widziałem ani razu, by czegokolwiek Chrystusowi pożałowali. Jaki to miało wpływ na mnie? Taki wzór. A za każdym razem, jak jesteśmy z Ewą, moją żoną, w Lublinie, to staramy się pójść pod zamek na Starym Mieście, bo tam ojciec Ewy, mój teść, został osadzony w areszcie za głoszenie Ewangelii dzieciom, czego zakazywały wtedy komunistyczne władze. Nie wolno było prowadzić zajęć dla dzieci we wspólnotach. Mój teść tego nie posłuchał i został uwięziony przez komunistyczne władze na zamku w Lublinie. Czy to jest wszystko jedno, że pokazał taki wzór oddania i przez to wzór wiary? Nie jest wszystko jedno i wszyscy z tego tu w naszej wspólnocie korzystamy. Podobnie twój i mój wzór, jaki dajemy swoim życiem, wzór wiary dla tych, którzy na nas patrzą, młodsze pokolenia,
ma kapitalne znaczenie. Mamy dla kogo żyć. Może czasami rozczulamy się nad sobą, bo coś jest nie po naszej myśli i pozwalamy sobie na bycie nie najlepszym wzorem wiary, raczej wzorem zwątpienia. Może żałujemy czegoś dla Boga, może dopuszczamy do głosu egoistyczne ambicje i pozwalamy sobie na to, by przehandlować za nie nasze wieczne dziedzictwo. I los ludzi wokół nas, zwłaszcza młodszych pokoleń. No bo tracimy czasami perspektywę i pozwalamy, by błahe sprawy stały się ważniejsze od tego, co najważniejsze. Rozczulamy się nad sobą, a przecież mamy dla kogo żyć. Bo jakoś się tam czujemy. Ale jakie znaczenie ma to, że się jakoś czujemy? No jak się źle czujemy, no to najlepiej oglądać sobie jakiś wesoły serial, tak? I będziemy się lepiej czuć. Jakie znaczenie ma to, że jakoś się czujemy w porównaniu z doniosłością tego faktu, że możemy dać wzór wiary dla następnych pokoleń? W każdej chwili naszego życia możemy zdobywać to dziedzictwo, przy każdej okazji ufać i tak zdobywać dziedzictwo na wieczność. Pozwólcie, że się o to teraz pomodlę. Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy patrzeć na skrawek Twojego słowa, które jest wieczne, nieomylne, które daje nam jedyną prawdziwą perspektywę. Dziękuję Ci, że przez Twoje słowa budujesz w nas to przekonanie, tą pewność, co jest najważniejsze. Dziękuję Ci właśnie za to wieczne dziedzictwo, które idzie z nami do wieczności. Właśnie ten nasz wpływ na innych przez wzór wiary. I proszę o nas wszystkich, abyśmy mogli być jak najlepszym wzorem wiary. Abyśmy nie zamieniali tego, co może chwilowo wydaje się ważne, istotne, za coś, co tak naprawdę jest bezcenne. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty jesteś budowniczym wiary i proszę, aby przez te dzisiejsze słowa, abyś budował wiarę każdego z nas tam, gdzie jesteśmy, w zależności od tego, czego potrzebujemy. Może ktoś z nas potrzebuje właśnie takiego pierwszego kroku wiary, by zaufać Tobie bezwarunkowo. Ufam, że Ty działasz w sercach ludzi i budujesz wiarę. Ty jako jedyny byłeś w stanie sprawić, by Abraham i Sara mieli potomka, chociaż fizycznie już nie było to możliwe. Ale Ty jesteś Bogiem, który powołuje do istnienia coś, co nie istnieje. Dziękuję Ci, że takiego Boga możemy doświadczać. Ale najważniejsze, Ojcze, proszę, abyśmy byli świadkami tego, jak wzbudzasz tą wiarę w kolejnych ludziach wokół nas, zwłaszcza ludziach nam bliskich, może też tego fizycznego potomstwa młodych pokoleń. Prosimy Cię o ich wydarzenie w Świętajnie, aby było takim niezapomnianym wydarzeniem dla ich wiary. Może jednak nie będzie tak, że nagle okaże się, że mam jakieś dziedzictwo tu na ziemi. Jutro otwieram pocztę, a tu tak, dostałeś wielki spadek pod
po Twoich przodkach otrzymałem jakąś piękną posiadłość, parę wzgórz z jeziorem w środku, czy jakieś tam inne rodowe zdobycze, ale jak tak się przyjrzeć, nie ma to większego znaczenia, bo i tak nic z tej ziemi ze sobą nie zabierzemy do wieczności. Ale za to mamy coś lepszego, większego, wspanialszego, dziedzictwo w tym przyszłym duchowym świecie. Dziedzictwo, w którym 1 cm², mówiąc obrazowo, jest nieskończenie więcej wart niż całe hektary tu na ziemi. Dziedzictwo, które nigdy nie zostanie nam odebrane. Ciekawe, jak to będzie tam w wieczności. Przeszywa mnie dreszcz takiego przejęcia i zaciekawienia. I temat jest bardzo ważny. Tak ważny, że mam do Was pytanie. Czy mogę ten wykład teraz powiedzieć jeszcze raz od początku? Mogę? Widzę, że się zgadzacie. Ale słuchajcie, słuchaliście z taką pilnością, że nie ma potrzeby, tak? Po prostu powiem miłego zastosowania tych Bożych prawd.